momentu debiutu w 1964 roku sprzedano ponad 9 milionów egzemplarzy Forda Mustanga. Patrząc na aktualnie oferowany model, od razu też zobaczymy sylwetkę, która od pół wieku fascynuje każdego miłośnika motoryzacji. Z przodu to wąskie, jakby zmrużone oczy reflektorów, ogromny grill z charakterystycznym logo pędzącego Mustanga i potężne uwypuklenie na masce. Z boku w oczy rzuca się płynna linia zarysu maski, dachu i bagażnika, charakterystyczna płaszczyzna szyb bocznych podkreślająca dynamikę i masywne barki na tylnych błotnikach. Z tyłu pokuszono się zaś o stylistyczną minimalizację i mamy tylko dwa ciemne pasy, górny skrywający zespolone lampy i dolny dyfuzor z rurami wydechowymi. Wnętrze Mustanga to dwa zegary w okrągłych tubach. Na konsoli środkowej duży, 8-calowy ekran dotykowy. Poniżej zblokowane nastawy klimatyzacji, nadmuchu i ogrzewanie, chłodzenie foteli. A w najniższym poziomym pasie przełączniki nastaw pracy. Słowem, brak udziwnień i rozbudowy przyrządów ponad elementy potrzebne do sportowej jazdy, czyli prawdziwy samochód sportowy. Jeżeli jednak ktoś szuka wygodnej, komfortowej limuzyny, to niech patrzy na inne modele. Widać to szczególnie w przypadku tylnych siedzeń. Są wprawdzie doskonale wyprofilowane dwa miejsca na tylnej kanapie, ale przy normalnej pozycji fotela kierowcy, mającego 176 cm wzrostu, nogi siedzącego z tyłu są zgniecione. Ponadto, jeżeli siedzi tam osoba mająca więcej niż 170 cm wzrostu, uderza głową w sufit. Dodatkowo zajęcie miejsca z tyłu to rozregulowanie ustawień fotela z przodu, a tego nie lubi przecież żaden kierowca. Wprawdzie Lexus LC miał premierę w sierpniu 2016, ale dopiero w sierpniu 2017 modele te trafiły w Europie do sprzedaży i stąd dopiero teraz mamy okazję go zaprezentować przed kamerą. O ile Ford Mustang to prawdziwy muscle car, niczym atleta wychodzący z siłowni, to Lexus LC jest inny. Atletyczny profil luksusowego coupé cechuje wprawdzie zza maszysta linia dachu, która od centralnie położonej kabiny łagodnie obniża się w kierunku tyłu, tworząc charakterystyczną sylwetkę, ale model też ma w sobie elegancję przywodzącą na myśl nienaganne maniery dżentelmena. Podkreślające elegancję chromowane listwy wzdłuż przeszklonego dachu swymi tylnymi końcami nawiązują do ostrza tradycyjnego japońskiego miecza. Zaczernione obszary w okolicach tylnych słupków oraz tylnej krawędzi dachu kreują zaś efekt swobodnego zawieszenia w przestrzeni i optycznie odcinają linię dachu od tylnego spoilera. Luksusowa dynamika linii nadwozia ma swoje odzwierciedlenie w mieszczącej 2 plus 2 osoby kabinie LC, zaprojektowanej z myślą o połączeniu przyjemności prowadzenia z elegancją i najwyższym komfortem oraz wyrafinowaniem, przepełnionej misternie dopracowanymi szczegółami wykończenia kokpitu zorientowanego na kierowcę. Ergonomicznie zaprojektowany kokpit z intuicyjnie rozmieszczonymi przełącznikami i niezwykle wygodną pozycją za kierownicą wzbudza zaufanie i zaprasza do wyjątkowej jazdy. Pozycja kierowcy została tak dobrana, aby jego biodra znajdowały się jak najbliżej środka masy pojazdu, co zapewnia najlepsze wyczucie dynamiki samochodu. Na uwagę zasługuje także lepsze niż w Mustangu wykończenie tapicerskie. Niestety, podobnie jak w Mustangu, na tylnych fotelach osoba wyższa nie ma szans jechać wygodnie. Znacznie lepiej rozwiązano za to zajmowanie miejsca z tyłu. Gama silników Forda Mustanga nie mogła się obyć bez wspaniałej, budzącej emocje jednostki V8. To kwintesencja amerykańskiej motoryzacji. Legendarny, wolnosący silnik mający 5 litrów pojemności. Widlasty, 8-cylindrowy silnik o pojemności skokowej 5.0, który trafił pod maskę obecnej generacji Forda Mustanga, zaopatrzono w liczne modyfikacje, dzięki czemu może łatwiej oddychać, szczególnie na wysokich obrotach. Modyfikacje te pozwoliły uzyskać moc 421 koni mechanicznych i moment obrotowy rzędu 530 Nm. Układ hybrydowy to kompilacja silnika elektrycznego i spalinowego, a tylko od preferencji konstruktora zależy, czy wybieramy oszczędność, czy osiągi. Silnik elektryczny ma bowiem maksymalny moment obrotowy od chwili ruszenia, a przypominam, że spalinowy ma przy około 3000 obrotów na minutę. Techniczną perełką w Lexusie LC500H jest właśnie hybrydowy układ napędowy Multistage Hybrid System, dysponujący 3,5-litrowym silnikiem V6 i potężnym silnikiem elektrycznym.
Układ ten łączy w sobie szereg zalet, takich jak szybsza reakcja na otwarcie przepustnicy, uzyskiwanie większych prędkości samochodu przy niższych prędkościach obrotowych silnika oraz możliwość rozwijania większej prędkości jazdy z niepracującym silnikiem spalinowym do 140 km na godzinę. Słowem, idealne połączenie cech silnika spalinowego i elektrycznego. Ponadto praca układu multistage sprawia, że Lexus LC500H z 3,5-litrowym silnikiem V6 dysponuje maksymalnym momentem obrotowym w pełnym zakresie prędkości, czyli już od chwili ruszenia, rozpędzając się do setki tylko w 5 sekund. Czy sportowy ideał to muscle car, czy sportowy elegant? Czy jednostka pasująca do takiego modelu to silnik V8, czy hybryda? Zdania będą zapewne podzielone, ale warto pamiętać o emisji spalin. Będzie ona wkrótce przepustką wjazdu do wielu miast i posiadacz nawet najszybszego modelu pozostanie poza centrum, gdy jego samochód nie spełni norm.